Riot już wyłącza możliwość grania duosków. Właśnie nikt tego nie wie, bo każdy wprowadza te zmiany teoretycznie z dnia na dzień. W sensie, jeżeli coś jest publikowane, to zawsze na początku na PBE 2 tygodnie wcześniej. Natomiast teraz Nerwarian dodał odcinek, że Riot planuje sobie w ogóle wakacje zrobić z tego, co się orientuje. Jest to trochę absurdalne, że wyłączają możliwość grania duosków. Prawdopodobnie wydaje mi się, że jest to spowodowane coraz większym smurfingiem i coraz więcej osób gra duoska na bocie typu Twitch z Yumi, ale szczerze nie mam pojęcia, czemu wyłączyli to na niskim progu rankingowym typu Bronze Silver, w sensie mają zamiar wyłączać, bo rozumiem na wysokim progu rankingowym, bo tam każdy musi być dobry, żeby prezentować jakikolwiek poziom i tam się utrzymać, bo tam ranking jest zupełnie inny. Twórcy gry mega sobie zepsuli całą reputację względem całej rozgrywki. No bo tak, eliminują po pierwsze najbardziej klasyczny element, najbardziej klasyczny tryb, jaki w ogóle się prezentuje w LoLu od lat. Po drugie, wdrażają jakieś totalnie niepotrzebne bounty, które teoretycznie dają szansę po comebacku jakiemuś graczowi, który jest słabszy. Ja zdaję sobie sprawę, że ze smurfingiem nie da się walczyć, bo nigdy nie wiadomo, czy ktoś jest smurfem, czy komuś gierka siadła, bo ma lepszy dzień. Ale no, nie oszukujmy się, oni tak zepsuli sobie reputację względem tej gry. Jeżeli teraz podobno flexy mają zostać, tak wiecie, bardziej przywrócone, czy bardziej mają się oprzeć na flexach, no to nie wiem, do czego Riot dąży, naprawdę. Wkurzyli się, że tak dużo ludzi wygrywa? No ale właśnie o to chodzi, jeżeli jesteś dobry, to wygrywasz. To czemu masz dostać, przepraszam bardzo, golda za oddychanie? Bo jakaś osoba, no nie wiem, grać nie potrafi. To po co zaczyna grę? Niech sobie pogra jakieś normalki, niech pogra sobie jakieś, nie wiem, może niestandardowe gierki, albo nawet i na boty, żeby dopiero się nauczyć. Nie, że Riot kara normalnych graczy względem tego, że wygrywają, stąpiłem gierka, a potem zaczynałem przegrywać. I mam pytanie, co najczęściej banujesz, jak grasz Kha'Zixem? Szczerze to Gravesa, bo Graves jest taką postacią, która za wszelką cenę rzuci ci bardzo mocny burst względem wszystkich umiejętności. Dodatkowo rzuci ci również smoka pod nogi i ty teoretycznie nic nie widzisz. Dlatego uważam, że to jest jedna z dwóch postaci, które banuje. Kolejną postacią jest Kayn, tylko Kayna generalnie da się jakoś tam fajnie wysolować takim Kha'Zixem na samym początku, zanim zdobędzie on swoją furię. To może szybko takim Kha'Zixem wystąpować całą rozgrywkę. No i dzisiaj zagramy sobie takie klasyczne zestawienie, jakie na Kha'Zixie panuje. To prawda, runki wybrałem takie, które ja wybieram na co dzień, jak gram Kha'Zixem. Natomiast builda i ewolucje złożymy zupełnie inne, bo ja klasycznie biorę W plus R-kę, żeby slowować i częściej znikać. Natomiast względem tego, że chcę wam pokazać totalne one-shoty, no to chciałbym tutaj zademonstrować ewolucję Q plus E, czyli mamy szybciej nasze obrażenia, plus mamy resety, kiedy zabijamy jakiegoś przeciwnika. A ona totalnie tego nie widzi. Ona przegląda Facebooka, do tej pory nie wie, że Kha'Zix ją bije. Anaki, bo teraz... Czekajcie, uda mi się to zdobyć? Dobra, bym się wkurzył, jakby Anka mi to zabrała. Ja polecam banować Rengara. Ja szczerze mówiąc nie mam żadnego kłopotu na granie Kha'Zixem przeciwko Rengarowi. W sensie Rengar ma pierwsze 3 poziomy, takie o wiele lepsze. Czyli najczęściej jak inwajdujesz, to wygrywasz. Ale jeżeli Kha'Zix już tam pozdobywa te 4, 5 czy nawet i R-kę, Kha'Zix w każdej chwili może znikać. Czyli Rengarowi może skontrować jego pasywkę, jego autoataki, jego Q. Natomiast jeśli chodzi o takie walki na dalszą odległość albo na zaskakiwanie, to Rengar jest znacznie lepszy. Także w skrócie bym powiedział, że Kha'Zix częściej może się dopasować do teamfightu względem umiejętności i ewolucji, jakie posiada. Ja powiem tak, no z racji tego, że Jinx była AWK, no to ta gierka jest taka trochę 4-5. Dlatego myślę, że spróbujemy typowo pod carry zagrać. Nie, raczej nie będę tutaj grał jakiegoś Goldrinkera i defensywnych spraw, bo moim zdaniem nie warto. Także zrobimy sobie od razu ofensywę i lecimy dalej. W całym meczu będę starał się głównie farmić swojego ultimate'a i dopiero potem gankować. Co prawda rozumiem, że nie wykorzystam obuwia względem swoich runek. No ale szczerze ta gierka jest taka, że co, Jinx co chwila idzie AWK, a z drugiej strony... No moja drużyna raczej wątpię, że zagra ofensywnie tutaj. Dlatego uważam, że nie ma sensu szukać jakiejkolwiek walki. Lepiej się tylko i wyłącznie farmić i czekać na late'a. Late jest nasz tak zwanie. Wiecie, dlaczego składam Duskblade'a, a nie na przykład wspomnianego kiedyś na poradniku Eclipse'a? Bo ja podczas poradnika, jak składałem Eclipse'a, to ja sobie ewoluowałem swoją R-kę i częściej znikałem.
Natomiast teraz znikać częściej nie będę, dlatego muszę zbierać udział w zabójstwie, żeby ten efekt aktywny przedmiotu naładowywać czy tam nabijać. Dlatego uważam, że no to znikanie jest mega potrzebne takiemu Kha'Zixowi, bo inaczej sobie nie może wykierować żadnej gry. Ciekaw jestem, czy jestem w stanie tu ich zaorać. Znaczy teoretycznie mam Jinx, która ma trzeci level, ale oni HP-ków nie posiadają, jeszcze ten Slowa dostał. Moim zdaniem dalibyśmy tutaj radę. O. Szkoda, że splashował, ale dobra. Na pierwszą ewolucję klasycznie weźmiemy sobie Q, żeby mieć szybciej naszą umiejętność dostępną. Jedynie zadajemy dodatkowe obrażenia, kiedy kogokolwiek posiadamy na swojej pasyweczce. Także to nie jest tak, że jak ulepszamy swoje Q, to od razu zadajemy większe obrażenia. Bo przeciwnik musi być sam i musi mieć pod sobą pasywę, czyli tak zwane te kółeczka, które są pod przeciwnikiem. Wtedy dopiero możemy zadawać dodatkowe obrażenia z naszej umiejętności. Ale że na Nunu i Willampie masz najwięcej maestrii? Proste, że tak. Jezus Maria, Nunu życiem. Nunu is Nunu lover, można tak powiedzieć. I mam pytanie już drugie, dlaczego zewoluje Q i mam raz to 2 sekundy? No właśnie dlatego, że w momencie, kiedy trafiasz jakiś cel, który jest, że tak powiem, samotny, to od razu nabijasz na tym swój cooldown. Patrz, teraz mi się nabił 4-sekundowy, a teraz nagle pajka zabija, mi się pojawia 2-sekundowy. To chodzi o to, żeby wykorzystywać swoją pasywę jak najczęściej, widzicie? W przypadku golemów też mogę ci to pokazać. Klikam Q, Q jest 4-sekundowe, ale jeżeli już przeciwnik posiada pod sobą pasywę, czyli w tym przypadku te charakterystyczne kółka, to widzicie, moje Q zmienia swój czas odnowienia na 2 sekundy, przez co częściej używam umiejętność. Jeżeli składasz tego typu Kha'Zixa, to musicie jak najczęściej spamować swoją umiejętnością i najczęściej wykorzystywać swoją pasywę. Inaczej to wam nie odda i to jest bez sensu. Wycofam się teraz od razu do bazy, bo myślę, że nie ma sensu totalnie kisić tego Golda, żeby nie mieć statusu tak zwanego Goblina. Nasze zestawienie składa się tylko i wyłącznie z Longsworda. Także jakbyście się pytali, co najczęściej składasz na Kha'Zixie, to wszystko z Longsworda. Ale no nie wiem, kiedy go wrzucę. Jeszcze nie zastanawiałem się nad tym, bo mam jeszcze zaległą Morgankę, także no, jest jak jest. Naprawdę? W sumie? Ale łatwo. Byłem pewny, że ona mnie trafi z tego stuna, a ja go jakoś tak mega dziwnie przeleciałem. Dobra, zrealizujmy sobie teraz Drake'a, bo myślę, że w momencie, kiedy Jarvan znajduje się na topside, trzeba wykorzystywać jego złe pozycjonowanie i wzmocnimy siebie samego, no bo raczej wątpię, że całą drużynę. Nie moglibyśmy tu wjechać. Dziwi mnie fakt, że ta Jinx nadrobiła tak mocno tego expa, że jest tylko i wyłącznie jeden poziom do tyłu. To się mega dziwne. No ale zrobicie coś? Nice. A szczerze, jak teraz gramy tak trochę pod carry, który był AFK przez te pierwsze 5 minut, to nie dość, że ta Jinx skombekuje, to jeszcze ja się nafiduję jeszcze bardziej, także to mi się podoba. Pora na dive'a. A raczej nic nie będziemy. Aha. Dobra. Raczej tu się skampię na tego Jarvana, bo prawdopodobnie on też tu przyjdzie. Także raczej shutdowna też tutaj zdobędę na spokojnie. No, chyba, że się cofasz pod turetem. Widzicie, tych graczy to można bardzo łatwo czytać na tym silverowo-goldowym elo. Siema, może głupie pytanie, ale ty grasz robalem, więc pytam, jak zrobić podwójny skok? To jest bardzo proste do wykonania, bo wystarczy tylko i wyłącznie dobrze stajmować obydwa skoki, ale mówię, w locie musisz zabić jedną osobę, bo inaczej podwójny skok ci się nie uda. Jak na razie to tego podwójnego skoku robić nie mogę, no bo rzecz jasna nie mam ewolucji, ale jak nadarzy się taka okazja w tym meczu, to ci chętnie to zademonstruję. Chyba jak dostajesz asystę, możesz. Dowolny udział w zabójstwie. Mówimy tutaj o killu oraz o asyście. No wiadomo, o swojej śmierci rzecz jasna niekoniecznie, no bo jak umierasz, no to raczej leżysz na ziemi niż skaczesz siną w dal. Lol, że mi się udało ją zabić. Znaczy nie żeby coś, ale to też była kwestia farta. Bardzo mocnego farta. Dobra, wezmę sobie ewolucję skoku. Tak jak wcześniej wspominałem. No i teraz mój power spike mega rośnie. Bo teraz zdobywając 2 itemki, myślę, żeby zainwestować sobie w merkurki. Nie względem tego, że mają więcej adeków, ale te stuny są mega denerwujące.
Jak dobierasz linie, które w grze chcesz gankować? Najczęściej, jeżeli chcesz gankować konkretną aleję, patrzysz, jak ona jest spuszowana. Na przykład twoja drużyna nie powinna się znajdować poza tym obszarem, bo są bardzo łatwym kąskiem do zgankowania. Wtedy możesz skantergankować i oczekiwać na przeciwnego junglera. Ewentualnie to jest odwrotna sytuacja, kiedy przeciwnicy znajdują się poza bezpiecznym obszarem, czyli załóżmy, ja jestem tutaj, to już jestem bardzo łatwy do zgankowania od pleców. Natomiast kiedy przeciwnicy są już gdzieś na środku, są bardzo łatwi do zgankowania tutaj, ewentualnie od rzeki. I tym się najczęściej wzoruje. Pozycjonowaniem się przeciwnika. Ja mam totalnie gdzieś tam, mniej więcej, czy jest jakaś duża fala minionów, czy też nie do końca. Bardziej spoglądam na to, jak przeciwnicy się pozycjonują, bo jak się przeciwnicy źle pozycjonują, wykorzystujesz, tak jak w szachach, błąd przeciwnika i to wykorzystujesz na własną tą. Na własną przewagę. Ty, kozak wyszło. Zabiliśmy Aniwię. Wydaje mi się, że raczej tutaj przeciwnik też nie będzie kłopotem. No teraz mi się podwójnego skoku niestety nie udało zrealizować. Kiedy ewoluowałeś pierwsze W, a teraz Q? Możesz powiedzieć dlaczego? No bo każdy kazik jest inny. To nie jest tak, że ta postać ma jeden stały, bardzo dobry, uniwersalny zestaw przedmiotów. Tak naprawdę składasz wszystko. W każdej grze powinieneś inaczej składać tą postać. Nie powinieneś wzorować się jednym indywidualnym, ogólnym zestawieniem, bo w jedne matchupy składasz resisty, w inne składasz armory. W resisty mówimy o składaniu Mava i na przykład składaniu Merkurków. A jeżeli chodzi o kontrowanie adeków, składasz pancerniaki i na przykład składasz sobie Death Dance'a albo jakieś, nie wiem, GA. Także to zależy od wielu przeciwników, którzy są w enemy. W kwestii ewolucji również ten aspekt musi być spełniany, bo jeżeli mamy przeciwnika, którego one-shotować nie będziemy, bo ma, nie wiem, 400 armora, to kiedy przeciwnik dysponuje taką sporą ilością defensywnych statystyk, to składamy sobie na przykład armor redukcję, żeby to wszystko zabierać czy zbijać procentowo. Natomiast jeżeli gramy przeciwko jakimś herosom, które mają bardzo mało HP-ków i tym podobnych spraw, to pierwsze co realizujemy to Lethality, bo Lethality w tym akurat aspekcie oddaje. Dlatego uważam, że każdy Kha'Zix powinien być inny, nie powinno się dążyć zawsze do tego samego. Jak się dąży do tego samego, to jest się skończonym, no nie oszukujmy się. Nice. Powiem wam szczerze, ta gierka nie jest trudna. Ona się wydaje ciężka, bo no moi teammate'ci 5-11 Jax, 1-5 Serafina, no bywają różni. Natomiast powiem szczerze, jeżeli dobrze się spozycjonujemy i schodkowo będziemy dążyć do przewagi, to gierkę mamy w kieszeni, jako easy winek. Polubiłem grać Nunersem, oddaję mi, pomagam teamowi, dlatego myślę, że na spam gankującym junglerze warto mieć podejście o gankach. Najczęściej staraj się po prostu spoglądać na to, co robią przeciwnicy. Jak przeciwnicy jakoś splitują, to natychmiast w nich engage'um i się nawet nie zastanawiaj. Ale ten Jarvan zrąbał combo. Wiecie dlaczego? Bo Jarvan za daleko flagę posiadał. A jak za daleko flagę posiadał, to do tego nie doleciał i flasha zlamił. Także niefortunnie wyszło, ale kolejny kill ląduje na naszym koncie. Czy polecisz jakiś junglerów na low elo? Obejrzyj sobie materiały typu Champion, w sensie tier lista junglerów. Ewentualnie obejrzyj sobie, jak to się nazywa. Czekajcie, tylko chcę tam zabić. Obejrzyj sobie tier listę junglerów. Ewentualnie obejrzyj sobie poradnik dla początkujących graczy, czyli najlepsze postacie dla początkujących. Mimo to byłoby całkiem spoko. Naprawdę? Widzicie, jak ten Robal lata? Akurat wielkim atutem w tym buildzie jest to, że kiedy wskakujemy w danego konkretnego przeciwnika i nabijamy sobie tam, wiecie, naszą pasyweczkę, to od razu go one-shotujemy. A nawet jak odpalamy Ultimate'a, to i tak nam spada czas odnowienia Ultimate'a ze względu na Action Arc'a, którego składamy. To jest mega spoko zestawienie, bo widzicie, kiedy używamy jednej R-ki, to natychmiast posiadamy drugą. I to jest właśnie najlepsze w tym buildzie, co może być. Dobra, myślę, żeby tutaj od razu Edge of the Night składać, no i powoli inwestować w już albo GA, albo Serildę. Serilda z tego powodu, że kiedy będziemy mieli procentowe. Czekajcie. Kiedy będziemy mieli procentowe armory, to taki Jarvan, mimo tego, że składa Tormaila, to i tak będzie spływał na jedno combo. Czy grasz pod First Strike'a? Tak, gram pod First Strike'a, bo jest zdecydowanie najlepszą runką w sezonie 12. Pewnie ktoś spyta, dlaczego?
Ja wam odpowiem, że First Strike jest banalnie stakowany. Najczęściej Kha'Zixem staracie się rozpoczynać walkę jako pierwsi. Dlatego wy jako pierwsi zdobywacie golda. Jak zdobywacie tego golda, macie szybciej itemy. Czasami są też takie gierki, że Kha'Zixem nie jesteście w stanie zabijać przeciwnika tak jak ja teraz. Jest na przykład gra, że jest 20 minut, a wy macie 0-0-3. Na przykład. I wtedy taki First Strike wam i tak mega oddaje, bo z przeciwnikiem mega długo się obijacie i potem wystakowujecie sobie 700 zł, 1000, może nawet i 3000, bo kiedyś pamiętam, że takie rekordy widziałem. Także to wszystko zależy od tego, jak ta gra wygląda. Ale First Strike jest bardziej zachowawczy, bo Dark Harvest, Electrocute to są bardziej takie YOLO runy, bo nigdy nie wiadomo, czy z tym zone-shotujesz. Czułem, co sądzisz o WW wyższym progu rankingowym. Na topie bym się go spodziewał, bardziej byłby użyteczny, natomiast względem niższego progu rankingowego to raczej wydaje mi się, że można było to ominąć. Bardziej takim lepszym, jakby to powiedzieć, Warwickiem jest Nunu, ewentualnie jakiś Heros oparty na prostszej mechanice typu Rammus, Amumu. Ja bym powiedział, że takie czempiony są znacznie lepsze. Naprawdę? No i chyba padłem. Chociaż... raczej uciec ucieknę. Ale czemu ty Drake'a robisz? Czemu ty Drake'a robisz, ziomek? No dobra, teoretycznie zabili, ale... jak mam być szczery, to... mamy mega farta, że tutaj ta Jinx przeżyła. Bo ona w środku totalnie teamfightu zaczęła realizować Drake'a. To było mega dziwne. Jako ostatnią ewolucję w tym akurat bidzie pod one-shoty, stricte polecam wam ewoluować R-kę, żeby częściej znikać. Ale o tym dopowiem za chwilkę, tylko tą Fiora spróbuję one-shotować. Zresztą widzicie, spływa na strzała praktycznie. No i takim Kha'Zixem, jak typowo stompujecie gierkę, no to już musicie zbierać te kile, musicie dominować wroga, tak jak ja teraz tą MF-kę. Widzicie? W taki sposób właśnie prezentuje się gameplay Kha'Zixem i... no i co tu dużo mówić, jest strasznie fun to play. Jest sens First Strike'a składać na Diance, ona często rozpoczyna walkę na przykład kombosem. No właśnie nie do końca. Lepiej moim zdaniem składać to, co się składa, czyli Conquerora, ponieważ Conquerora w banalnym stopniu wystakowujesz za pomocą autoataków oraz umiejętności. Kha'Zix akurat ma ten problem, że on Conquerora nie wystakuje do samego końca, chyba że jak już wystakuje, to się teamfight skończy. Albo ktoś stworzył ostatnio metę Kha'Zixa pod Hell of Blades, czyli oparte jest to na tym, że używasz trzech umiejętności i masz atak speeda. To też jakikolwiek sens na Kha'Zixie ma. Natomiast zestawienie Conquerorowe, to mówię, jak skończysz jakby stakować Conquerora, to się teamfight skończy. Ostatnim elementem, jaki będziemy składali w naszym zestawieniu, to jest Serylda. Seryldę składamy tylko dlatego, że po pierwsze mamy duże ability haste'a oraz armor penetracji pod co gramy najczęściej. Oraz mamy wspaniały efekt, bym powiedział, itemku, ponieważ jak trafimy danego przeciwnika, to od razu go slowujemy. Jak wiemy, slowa nie posiadamy na ewolucji W, takiego większego na 2 sekundy, dlatego polecam to wszystko urozmaicać sobie przedmiotami, żeby zadawać jeszcze więcej obrażeń oraz dodatkowe efekty nakładać na wroga, bo wtedy, kiedy on ma dodatkowe efekty, to no ciężej ma na przykład z ucieczką albo ciężej ma z wyłapaniem naszego sojusznika. Tak jak to w tym przypadku Jarvan goni taką Jinx. Tylko niestety dogonił, także mówi się unlucky. O, siema. Dobra, może się uda zrobić podwójny skok. Oj, jednak nie. Uda się, nie uda się? No. Elo. Widzowie, tak się właśnie gra Kha'Zixem. Także jak ktoś by się zastanawiał, w jaki sposób ta postać działa i jaki ma potencjał, to właśnie chyba tym gameplayem wam udowodniłem, że Kha'Zix mimo wielu hejtów zasługuje totalnie na S tier względem umiejętności, obrażeń i tym podobnych spraw. Jaka ranga? Jak najwyższa. Nie dogramy teraz co placementy, tak mi się wydaje. Ty no, 2407. Totalne oro. Ciekawe jak to wygląda względem obrażeń, które zadaliśmy. Także przejdźmy do podsumowania. No i powiem tak, ten wykresik jest idealnym dowodem na to, że Kha'Zixem da się wykierować gierkę. Posiadaliśmy pentakilla, ponad ile? 20 killi. No i to zestawienie, bez kolektora przypominam, jest naprawdę broken i polecam stosować czy wzorować się tym odcinkiem. A na pewno to odda w waszych rozgrywkach rankingowych, także z tej strony Michael, życzę wam miłego dnia,
No i subskrybujcie kanał, by być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Także pa pa. Thank you.